napisała mi SMS-a, że za 2-3 minuty będzie w domu, właśnie minęła sklep. Że można schodzić pomału, zaraz będzie dzwonić, że można otwierać jej drzwi. Przyszedł sąsiad, mówi, że usłyszał krzyk pomocy dziecka. Wtedy się nie da opowiedzieć, co się dzieje. Straszny strach. Padł na pomysł, że przecież kamery są kilka metrów obok. No i zobaczyliśmy, co się stało. Ona próbowała prowadzić dialog z porywaczami. Pierwsze pytanie było, czy kiedykolwiek wróci do domu. I co jej powiedzieli? Jest to przerażające.